wtedy, kiedy w procesach, w zjawiskach fizycznych musimy wziąć pod uwagę wymianę ciepła z otoczeniem, to sięgamy po nową do tej pory, w stosunku do tego, co do tej pory zostało powiedziane na poprzednich odcinkach, do nowej gałęzi fizyki, to jest termodynamika. Dzisiaj powiemy sobie o zerowej zasadzie termodynamiki i o temperaturze. Otóż termodynamika opiera się na pewnych zasadach. Tych zasad jest cztery. Zasady te zostały sformułowane w oparciu o obserwacje olbrzymiej ilości zjawisk fizycznych, w których ciepło bierze udział. A więc już drugi raz powtórzyłam to pojęcie, czyli wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia ze zjawiskami, w których właśnie ciepło bierze udział, to będziemy mówić o zjawiskach, które będą opisane za pomocą zasad termodynamiki. Termodynamika posługuje się właśnie pojęciem ciepła i pojęciem temperatury i postaramy się rozróżnić te dwa pojęcia, ponieważ bardzo często są one ze sobą mieszane i nierozróżnialne wręcz. Do połowy XIX wieku uważano, że ciepło to jest pewien rodzaj substancji, która jest gromadzona w ciele albo może być transportowana z jednego obiektu do drugiego. Dopiero w roku 1840 dwóch uczonych i szereg innych, którzy przyczynili się również do tego, żeby wyjaśnić tajemnicę ciepła, między innymi Joule oraz Rumford, stwierdzili, że ciepło jest formą energii. Od samego początku, kiedy zrodziła się ta nauka, wiadomo było, że ma ona związek z materią oczywiście i z tym, jak zachowuje się materia. I w roku 1827 Brown zauważył bardzo ciekawe zjawisko, które ma ścisły związek z tym, o czym będziemy mówić w odniesieniu do termodynamiki i w odniesieniu do ciepła. Mianowicie zauważył chaotyczne ruchy pyłków roślin, które unosiły się w wodzie. Okazało się, że to zjawisko zostało wyjaśnione w bardzo dobry, zadowalający sposób przez Einsteina dopiero kilkadziesiąt lat później, bo w roku 1905 Einstein napisał, czy wyjaśnił, że ruchy Browna są związane z faktem, że w cząsteczki cieczy, w której one się znajdują, wykonują chaotyczny ruch i ten chaotyczny ruch powoduje, że właśnie pyłki roślin poruszają się również w taki chaotyczny sposób. I to był bezpośredni dowód na to, że materia składa się z atomów. Zanim przejdziemy do omówienia zerowej zasady termodynamiki, sformułujmy sobie właśnie takie pojęcia jak ciepło i kontakt termiczny. Otóż jeżeli mamy do czynienia z dwoma układami, które mogą być układami termodynamicznymi, które dla przykładu mogą być modelowane za pomocą gazu, który jest zamknięty w pewnym naczyniu. Ale załóżmy sobie, że naczynie ma takie ścianki, że one są przewodzące ciepło, czyli że ciepło może być transportowane z jednego naczynia do drugiego, tak jak na tym rysunku. Czyli wyobraźmy sobie, że wyjściowo mamy naczynie, w którym schematycznie tutaj przedstawione zostały cząsteczki wchodzące w skład gazu w tym naczyniu i te cząsteczki poruszają się z pewną prędkością, a więc posiadają pewną energię. I jeśli one są w kontakcie termicznym z drugim naczyniem, w którym cząsteczki są nieruchome, to po jakimś czasie zaobserwujemy, że w obydwu naczyniach cząsteczki będą poruszały się ze średnią prędkością, która będzie taka sama. I jeśli taka sytuacja występuje, to mówimy, że mamy do czynienia z kontaktem termicznym, ale też będziemy mówić, że nastąpiła wymiana energii pomiędzy tymi dwoma układami i ta wymiana energii odbywa się na poziomie cząsteczkowym. Nie ma tutaj wymiany energii z udziałem jakiejkolwiek makroskopowej pracy. A więc możemy sobie już zdefiniować, że wymiana energii na poziomie cząsteczkowym bez wykonywania makroskopowej pracy nazywa się ciepłem, czyli ciepło to jest proces przekazywania energii.
Co to znaczy, że mamy dwa układy, które pozostają w kontakcie termicznym i nie wymieniają energii? Otóż jeśli nie wymieniają energii, to oznacza, że one są w stanie równowagi termicznej. To oznacza również, że posiadają tę samą temperaturę, bo tylko wtedy, kiedy jest właśnie temperatura tych dwóch obiektów różna, to następuje transport energii od jednego obiektu do drugiego, jeśli tylko oczywiście one pozostają w kontakcie termicznym, czyli jeśli ścianki nie są izolowane, to wówczas następuje transport energii od jednego naczynia do drugiego. I teraz, co mówi zerowa zasada termodynamiki? Wyobraźmy sobie, że mamy trzy kawałki materii, ale każdy z tych kawałków ma brzegi, które są przewodzące, brzegi przewodzące ciepło. I wówczas, jeśli mamy taką sytuację, że kawałek A jest w równowadze termicznej z kawałkiem B, a kawałek B w równowadze termicznej z kawałkiem C, co inaczej moglibyśmy jeszcze powiedzieć, że w ten sposób, że między A i B nie ma przepływu ciepła i między B i C również nie ma przepływu ciepła, to zaobserwujemy, że między A i C również nie będzie przepływu ciepła. A to również moglibyśmy sformułować inaczej, że temperatura ciała A i temperatura C muszą być w takim razie takie same. A więc mówi się, że zerową zasadę termodynamiki można sformułować na wiele różnych sposobów, między innymi na taki, jak tutaj jest w ramce zapisane, ale można również powiedzieć, że jeśli ciało A ma tę samą temperaturę co ciało B i ciało C ma taką samą temperaturę jak ciało A, to również A i B będą, to również A, B i C będą miały tę samą temperaturę. Jeszcze jest inne, bardzo wygodne sformułowanie tej zerowej zasady termodynamiki i pozostałych zasad poprzez wprowadzenie takiej definicji. Istnieje użyteczna wielkość fizyczna, która zwana jest temperaturą. A więc rozróżniamy tutaj dwa pojęcia. Temperatura, która określa stan układu termodynamicznego i która jest jakby miarą tego, czy ewentualnie transport, czy różnica temperatur jest miarą tego, czy transport wystąpi między dwoma układami, które są w kontakcie termicznym, czy nie. Jeśli temperatury są takie same, to tego transportu nie ma. I widzimy, że przy pojęciu ciepło pojawia się to sformułowanie transport, czyli ciepło wiąże się z pewną dynamiką procesu. Nie możemy mówić, że to jest stan układu. Stan układu charakteryzuje temperatura, natomiast przejście z jednego stanu do drugiego, transport energii jest związany właśnie z transferem ciepła. No, jeżeli mówimy o temperaturze, to wiadomo, że jest to pewna wielkość fizyczna. Chcielibyśmy jej przypisać konkretną wartość w określonych warunkach, czyli chcielibyśmy przypisać jej jednostkę. Żeby to zrobić, no to najłatwiej jest wykonać pomiar temperatury w funkcji pewnego parametru dotyczącego substancji i najlepiej, żeby ten parametr zmieniał się liniowo ze zmianą temperatury. No, mamy w domach wszyscy termometry, które wieszamy za oknem, szczególnie w zimowej porze albo jak jest bardzo gorąco, to chętnie spoglądamy, a więc to jest taki termometr, w którym wykorzystujemy taką właściwość, że objętość cieczy zmienia się wraz ze wzrostem temperatury i ta zmiana jest zmianą liniową, bo najlepiej, jeżeli taka zmiana jest zmianą liniową, to wtedy możemy łatwo wyznaczyć temperaturę w dowolnej, innej, niewybranym punkcie. A więc do takich pomiarów najlepiej nadaje się, jak się okazuje, termometr gazowy. Co to jest termometr gazowy? Jest to takie urządzenie, które składa się z pewnej objętości gazu zamkniętej w naczyniu. Dalej to naczynie jest połączone z manometrem otwartym
I dolna część manometru, tu niestety nie zaznaczona na rysunku, to jest wężyk gumowy, który pozwala na to, żeby ramię po prawej stronie obniżać i podwyższać tak, jak jest nam to wygodnie. Pomiar tym termometrem odbywa się przy korzystaniu równania Clausiusa-Clapeyrona. To jest równanie, które jest zapisane tutaj. To jest równanie stanu gazu doskonałego. A więc zakładamy, że ten gaz, który znajduje się w tym naczyniu, jest gazem doskonałym. I pomiary temperatury odbywają się przy założeniu, że nie zmienia się objętość. A więc tak manipulujemy za każdym razem, kiedy odbywa się pomiar tym ramieniem z prawej strony, żeby poziom z lewej strony był tak, jak zaznacza to, jak zaznaczono to czerwoną kreseczką, tak żeby objętość, która znajduje się tutaj w tym naczyniu, była zawsze taka sama. No i jeśli będzie właśnie to równanie stanu spełnione, no to wtedy, skoro V jest stałe, N jest liczbą moli, stała wartość, nie wprowadzamy i nie odprowadzamy z tego naczynia gazu, R stała gazowa, to ciśnienie będzie proporcjonalne do zmiany temperatury. Najlepiej jest wybrać dwa punkty takie charakterystyczne, które pozwolą nam określić skalę temperatury i wybiera się, czy dawniej wybierało się 0 stopni Celsjusza jako temperaturę mieszaniny wody z lodem oraz 100 stopni jako temperaturę wrzenia wody. A więc wyjściowo naczynie z gazem jest umieszczane właśnie w takiej mieszaninie wody z lodem i mamy pewien stan równowagowy. Manometr pokazuje, jakie wtedy mamy ciśnienie. To ciśnienie jest proporcjonalne do wysokości słupa cieczy oznaczonego tutaj jako H1. Tej sytuacji odpowiada na wykresie P od T, który tutaj narysowałam po prawej stronie, pewien punkt, w którym zaznaczamy sobie właśnie 0 stopni Celsjusza mieszanina wody z lodem i pewne ciśnienie. Teraz ten sam zbiorniczek z gazem, czyli ten sam termometr, umieszczamy w miejscu, w którym jest wyższa temperatura, na przykład wrząca woda, i wówczas ustali się nowy stan równowagi. Oczywiście na skutek tego, że temperatura wzrośnie, to objętość gazu zwiększa się, ale manipulując tym ramieniem z prawej strony, zmieniamy położenie tak, żeby objętość zachować tę samą, jaka była poprzednio. I ponownie odczytujemy ciśnienie, które jest mierzone jako właśnie nowa wysokość, czy proporcjonalne do nowej wysokości słupa cieczy. I w ten sposób otrzymujemy drugi punkt i to jest punkt, który odpowiada 100 stopniom Celsjusza. Ekstrapolacja do wyższych i niższych temperatur pozwala nam na określenie temperatur w różnych zakresach interesujących nas. Okazuje się jednak, że jeżeli wykonać pomiar za pomocą termometru gazowego, używając różnych gazów, to te wykresy P od T, wszystkie dla każdego z tych różnych gazów, mają taką właściwość, że przecinają się w tym samym punkcie na skali temperatury i ten punkt odpowiada wartości temperatury minus 273,15 stopni Celsjusza. Dla wygody przyjęto zatem bezwzględną skalę temperatur, która rozpoczyna się w temperaturze odpowiadającej minus 273,15 stopnia Celsjusza i tej temperaturze przypisano 0 w skali bezwzględnej Kelwina. A więc, żeby teraz przeliczyć dowolną temperaturę w stopniach Celsjusza na temperaturę w kelwinach, możemy użyć następującej formuły, która wynika oczywiście z tego wykresu, który przed chwilą sobie narysowaliśmy. Temperatura w stopniach Celsjusza to jest temperatura w kelwinach minus 273,15. Natomiast inną użyteczną skalą, która jest powszechnie stosowana w krajach anglosaskich, jest skala Fahrenheita. I żeby policzyć temperaturę w stopniach Fahrenheita, to należy użyć takiej formuły, która to pozwala zrobić, ale to jest przeliczenie ze stopni Celsjusza na Fahrenheity. Formuła jest bardzo prosta, więc dla przykładu policzmy temperaturę dla temperatury 300 kelwinów, ile to jest stopni Celsjusza? No 300 minus 273, czyli około 27 stopni Celsjusza, a w skali Fahrenheita odpowiada to temperaturze 80,6 Fahrenheita. Powiedziałam wcześniej, że wygodnym sposobem pomiaru temperatury jest pomiar właściwości substancji
która jest taka, że liniowo zmienia się ze zmianą temperatury. Do takich właściwości należy objętość i wymiary liniowe ciała. Otóż jeśli weźmiemy pod uwagę pręt i ten pręt będziemy ogrzewać, załóżmy, że pręt ma wyjściowo długość L, to po ogrzaniu jego długość się zmieni. I wtedy, kiedy długość pręta w stosunku do wymiarów poprzecznych są dużo większe, to właściwie możemy zaniedbać fakt, że również parametry na kierunku poprzecznym ulegną modyfikacji. I wtedy następująca formuła obowiązuje dla tego wydłużenia związanego z tym, że zmieniła się temperatura. To wydłużenie oznaczone jako dL jest proporcjonalne do zmiany temperatury. Współczynnikiem proporcjonalności jest współczynnik rozszerzalności liniowej w jednostkach 1 nad stopień Celsjusza. Jeśli natomiast nie ma takiej sytuacji asymetrii jak na tym rysunku, czyli w każdym kierunku równie uprzywilejowany jest zmiana wymiaru związana z tym, że temperatura rośnie, to wtedy zapisujemy następujący wzór. Zmiana objętości jest proporcjonalna do zmiany temperatury. Współczynnikiem proporcjonalności jest współczynnik beta. Jeśli założymy sobie, że ciało jest sześcianem, to beta jest w przybliżeniu równe 3 razy alfa. Na zakończenie chciałabym opowiedzieć o anomalnej właściwości wody, jeśli chodzi o rozszerzalność. Otóż woda ma taką właściwość, że wtedy, kiedy temperatura rośnie, to oczywiście jej objętość rośnie i gęstość maleje, tak jak pokazuje to rysunek, ale tylko dla temperatury wyższej niż 4 stopnie Celsjusza. Czyli jeśli założymy, że mamy pewien zbiornik wodny, na przykład jezioro, i temperatura spada do 4 stopni Celsjusza, wówczas objętość wody maleje, a jak objętość maleje, to znaczy, że gęstość wody rośnie. To oznacza również, że te warstwy, które robią się coraz chłodniejsze, obniżają się, opadają na dół, a warstwy cieplejsze o temperaturze wyższej znajdują się na górze. Ale co się dzieje, jeśli temperatura osiągnie 4 stopnie Celsjusza? Widzimy, że poniżej temperatury 4 stopni Celsjusza gęstość wody maleje. A jeśli gęstość wody maleje, to znaczy, że jeśli temperatura spadnie poniżej 4 stopni Celsjusza, to warstwy wody, które są chłodniejsze, będą się poruszały do góry, natomiast warstwy te cieplejsze będą się poruszały w dół. I to oznacza, że na górze jezioro będzie zamarzało, natomiast na dole, blisko dna, temperatura wody będzie wyższa niż 0 stopni Celsjusza, będzie się utrzymywała na poziomie kilku stopni Celsjusza, do 4 stopni Celsjusza, a więc dzięki temu życie będzie mogło przetrwać, pomimo że na górze będzie gruba warstwa lodu. Dziękuję bardzo za uwagę.